kochani. No, tak jak obiecałem, sezon spinningowy się zaczyna. Trochę o gumach. No, ja łowię na gumy, wielu z Was łowi na gumy. I warto wiedzieć, kochani, często zadawane jest pytanie, jaka guma najlepsza na szczupaka? Kochani, nie ma najlepszych gum na szczupaka. Szczupak potrafi walnąć praktycznie w każdą gumę odpowiednio prowadzoną, na co ma dzisiaj akurat apetyt. To wszystko też w dużej zależności jest zależne od tego, jaka to jest woda. Czy to jest jezioro, czy to jest płytkie jezioro, tam na przykład te linowe, czy tam głębokie, duże, wielkie jezioro. Są różne wody, gdzie się na przykład sieja się lawa. Na tych rybach żeruje przeważnie duży szczupak. No, może nie tyle w maju, co później, ale na pewno. I tak dalej. Także, kochani, gumy, ja zaprezentuję Wam gumy, na które sam łowię. Gumy, które od 3 lat mi się sprawdzają, bo ja mam tych gum, sami wiecie, puli wypas. Ale chcę Wam zaprezentować tylko gumy, które naprawdę u mnie się najlepiej sprawdzały. Czyli przez kilka lat z rzędu łowiłem też i na inne. Ale i na te gumy właśnie trafiałem ryby. Bardzo często były, no, czasami ostatnią deską ratunku. Dlatego tak podejdziemy kolejno do każdej. Kochani, pierwsza to jest gumka, jak widzicie, Diamond Shad. Niekoniecznie w tym kolorze, byle żółta. Żółte w różnych, z różnymi grzbietami, odcieniami, w różnych kolorach. Akurat u mnie żółć się najbardziej sprawdzała i białe, perłowe też bardzo fajnie działały. Czasami sobie mazakiem grzbiet pomalowałem na ciemno tylko i naprawdę bardzo fajnie działały, bo z tego względu, że łowię w maju na płytsze wody. Płytkie zatoki, maksymalnie 4 metry. Woda jest czysta, jeszcze jak jest ładna pogoda, to kolor wtedy gra naprawdę dość sporą rolę. Oczywiście przede wszystkim główki jigowe, waga i tak dalej. Ja w każdym razie mogę powiedzieć tyle, że główek jigowych w maju nie przekraczam, łowię na płytkich wodach i nie przekraczam ciężaru 10 gram. Jeśli chodzi o prowadzenie, no to różne prowadzenia, a to jeszcze później troszeczkę. Pierwsza guma, tak jak powiedziałem, a dlaczego na nią trafiłem? Na Diamond Shad, kochani, bo to jest bardzo podobna guma. Zacząłem łowić, nie mam w tej chwili, ale jeżeli macie Reno Killer, one są bardzo podobne, kochani. One są bardzo podobne, żółte Reno Killery, bardzo fajnie działały. Kiedyś naprawdę mi tu ekuratowały kilka godzin wodę, muciłem, założyłem Reno Killera, w ciągu godziny miałem 3,80 taki. Także o czymś to jednak świadczy. I w późniejszym czasie też miałem jeszcze do tego Reno Killera, no szczupaki mi go tak zdewastował, że już później się nie dawał do niczego. Także, tak jak powiedziałem, Diamond Shad, w żółtych odcieniach, tam różne te akcenty kolorowe, to już jest druga rzecz. Po prostu, no tak jak u mnie, to najlepiej żółte i białe perły się sprawdzały. Następnie, kochani, Lunatyk. Dużo białego koloru w Lunatyku, jak jest. Łowię, oczywiście mówię o przynętach w tej chwili wielkości 9, 11, max 13 cm. Także niekoniecznie musi być dokładnie ten model, ta sama wielkość, ale tak jak to jest właśnie, widzicie, kochani, wygląd. Bo są jeszcze takie starsze modele, białe, tylko z samym ciemnym grzbiecikiem, są też bardzo dobre. Jasno-żółte też są fajne. Także Lunatyki, kochani, jak najbardziej. Ja będę na nie łowił. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Następne w kolejności jest często bity ekratował właśnie. To jest, kochani, Slim Jim. To jest Slim Jim, pokazuję go bliżej, dokładniej. I to jest mniejszy model, to jest 10-centymetrowy, a mam jeszcze 13-centymetrowy. No wszystkie Slim Jimy łowiłem, ale właśnie ten i w tych kolorach często i gęsto tu akuratowo, kiedy na nic nie brały, chciały brać, właśnie na tą pierdółkę, na taką małą popierdółkę normalnie, ups, siedzi. I to niejednokrotnie, naprawdę, to jest gumka czasami ostatniego ratunku. Bardzo dobra, warto ją mieć. A tym bardziej, że to nie są gumy za jakieś miliony, że tak powiem, że jak się zniszczy jedna, druga, można kupić trzecią. Także, no nie wiem jak w kraju, ale tu w Niemczech to naprawdę groszowe sprawy są. Następnie, kochani, na pewno pójdzie w ruch Kanibal. Ten z niebieskim grzbietem modelek Kanibala pójdzie na pewno w ruch. Nie wiem jak będzie widać na kamerze, jak jest pocięty od szczupaków. Czasami nic, ale czasami właśnie te kanibale walą różnie. Są jeszcze takie z ciemnym grzbietem. To właśnie te dwa modele głównie. No akurat ja będę łowił na te dwa modele. Też będę próbował. Te kanibale są dobre. Naprawdę są dobre. Ja mówię o gumach, które ja sprawdziłem sam, kochani. Nie to, że ktoś mi powiedział, czy po internecie pisze, jakie one dobre, bo ja reklamę internetową znam aż za dobrze. Także mówię Wam to, na co ja sam łowię i co naprawdę działa i się sprawdza. Te dwa kanibale
I to są też te mniejsze rozmiary, nie wiem, w tej chwili on ma 9 cm, no 10 chyba nie ma, około 9-10 cm. Takie kanibalki, bo to jest maj, kochani, ja preferuję w maju mniejsze przydęty, dlatego tak jak powiedziałem, mówię na te gumy i warto mieć, jak ja mówiłem wcześniej, fishhuntery mam, tak jak już wiecie, fishhuntery i predatory mam w różnych rozmiarach, ale ten model fishhuntera często i gęsto naprawdę przynosił dość spore szczupaki. To jest 11-centymetrowy fishhunter, jak widzicie, taka biała perła pod spodem i ze złotym tam brokatowym grzbietem. Płetwa również taka jest, jak widzicie. To jest guma, która naprawdę przyniosła, dała sporo ryb i bardzo i często gęsto walą w nią i ładne okonie, i szczupaki. Naprawdę, ja będę na pewno jeszcze nią łowił. Zresztą w tym roku po każdym praktycznie szczupaku czy tak dalej będę pokazywał, na co wzięła, bo będę łowił też innymi gumami. Oczywiście ja dużo testuję, no już trochę się robi nudne mi łowienie cały czas na to samo, ale jak czasami naprawdę nie chcą brać, warto mieć te sprawdzone modele ze sobą, kochani. Mikado, Fishhunter, Kanibal od SG, Lunatic Dragona, Iron Claw, Slim Jim i od Dragona, Dragon, jak dobrze pamiętam, Diamond Shad. No w tej chwili nie mam, ale zapamiętajcie, Reno Killery też są bardzo dobre. Tak jak mówię, a jeszcze no nie pokazałem, gdzieś tutaj mam chwileczkę. Kochani, predatory takie fluo. Tylko jedna zasada, nie trzymać ich z innymi gumami, bo barwią. Bo barwią, naprawdę, ale często i gęsto właśnie w nie. Bije w nie, naprawdę. Także mówię wam, predatory, ja mam zawsze, tak wiecie, już oglądaliście poprzednie filmy, mam predatory, mam fishhuntery, akurat no nie mam relaksów. Z tego co wiem, to wielu kolegów mówi też dość skutecznie na relaksa, także to są też dość skuteczne gumy. To, że ja o nich akurat nie mówię w tej chwili, bo po prostu na nie nie łowię. Ale dobrze wiem, kiedyś łowiłem też relaksami i to są stare gumy, a jednak cały czas skuteczne. To są tak samo te gumy, o których ja mówię, to są wszystko stare modele, ale cały czas skuteczne, naprawdę są cały czas skuteczne. Na główkach 7-10 gram, kochani, 7-10 gram i robią robotę, naprawdę robią dobrą robotę, także naprawdę warto mieć te gumy w swoim arsenale. Tym bardziej, że to nie są gumy za jakieś tam po 20-30 zł za sztukę, a mogą naprawdę przywieźć tam, przynieść, podać ładne szczupaki. Naprawdę mogą dać ładne szczupaki. Także myślę, że warto mieć te gumy. No przynajmniej ja je mam, na nie będę łowił. Na pewno będę łowił też na inne, bo mam jeszcze inne, na które specjalnie nie łowię. Na razie nie mówię o nich, bo nie wiem. Bo po prostu nie wiem, czy one będą efektowne. To jest raz. A po drugie, nie chcę mówić o gumach, bo złowiłem szczupaka, to już ona jest dobra. No, tak jak powiedziałem, kochani, nie ma złych gum. Jeżeli ktoś ma już tych gum naprawdę dość spore zasób, bo kupił raz, drugi, trzeci, to na te gumy trzeba łowić, bo kochani, na każdą gumę można złowić szczupaka. Odpowiednie prowadzenie, odpowiedni tam, że tak powiem, ciężar główki jigowej i praktycznie na każdą rybę. Szczupak nie każdego dnia reaguje na to samo. Są dni, kiedy bierze tylko na blachy. No dzisiaj nie mówię o blachach, bo łowię tu również, ale czasami bierze, a czasami na odwrót, na blachę nie chcesz, można rzucić pół dnia, młócić tą wodę blachami i echo, kompletnie nic. Ale zmieniasz na gumkę, a tu jeps, siedzi, ups, siedzi. Także coś w tym wszystkim jest. Szczupak też ma swoje preferencje. Ja to powiem, że humorzasty, jednego dnia tak, drugiego tak. To znaczy, nie znaczy, że jak jednego dnia łowiłem na jedną gumę, to na tą gumę cały czas będą brały. Nie, kochani. A jednego dnia on może brać całkowicie na co innego i całkowicie inne prowadzenie, dlatego jeszcze na koniec co powiem o prowadzeniu. Unikajcie jednostajności. Warto parę razy pociągnąć, raz, drugi, trzeci, spokojnie, jednostajnie. Potem warto lekko podszarpnąć. Nie mówię o wielkich tam szarpaniach, to jest maj. No jeżeli zobaczycie, że szczupaki już ganiają, faktycznie wytarcie, bo w zimie nie było w tym roku, także można przypuszczać, że one już troszeczkę odżyły. Że one nie są bezpośrednio potarle, tylko one już są odżyte. Także i podszarpnąć, kijaszkiem lekko przeciągnąć, nawinąć, lekko odszarpnąć, pozwolić wtedy na spokojny opad. Szczupaki lubią zatrzymanie, szybkie pociągnięcie, jak ona stanie prawie w miejscu, zacznie opadać. Często w tym momencie też następuje uderzenie. Także myślę, kochani, no tak jak powiedziałem, te parę gumek, które wam zaprezentowałem, bo oczywiście to nie jest wszystko, one są dobre, sprawdzone przez,
przeze mnie przez szereg lat, panie łowiem, przez szereg lat i będę łowił jeszcze w tym roku. Będę łowił w tym roku, także warto je mieć. Je mogę śmiało, z czystym sercem polecić, z tego względu, że, no, tak jak wiecie, łowiłem na nie w kraju, łowię na nie w Niemczech i wszędzie, czy tu, czy tam, są skuteczne. Dzisiaj nie ta, to druga, to trzecia. Łowię tak szczupaki, że po prostu jak na jedną gumę czasami nie chcę brać, zaraz zmieniam jedną, drugą, trzecią, kombinuję też ciężarami główek. Jak nie, to znowu wracam do pierwszej, ale cały czas coś kombinuję, aż jest coś, co przyniesie efekt. Bywało tak, że łowiłem na gumy, nic, rzuciłem obrotówkę, jebs, siedzi, pierwszy rzut, jebs, siedzi. Myślę, a, na obrotówkę będziecie brały. Potem rzucam obrotówką, nic. Wróciłem do gumy, znowu, no, inną gumę założyłem, w gumę uderzył, potem rzuty i znowu nic. Czasami bywa się takie, że przy różnych kombinacjach coś nowego wrzucimy i on zaatakuje. A drugi już później na to już nie chce brać. No, coś w tym wszystkim jest, jakoś tak to wygląda. Także polecam, kochani, kombinujcie, nie bójcie się swoich gumek, nie poddawajcie się wszechobecnej reklamy, że to takie wszystko jest takie super, super, zajebiaste, oj Jezu, jak to mi wierzę. Kochani, na każdą gumę szczupak może wziąć. Byle tam się coś ruszało, machało ogonem, tam lusterkuje, nie lusterkuje, a czasami brak pracy, w ogóle jak ona nie pracuje, właśnie wtedy jest efekt. Czasami właśnie ona potrafi odstraszyć szczupaka, albo coś spowoduje, że on rezygnuje z ataku, a swobodnie opadająca przydęta i wtedy uderzy. Dlatego, tak jak powiedziałem, kombinujcie, kochani, i z prowadzeniem, i ze zmianami, częste zmiany przynęt, nie to, że się czepimy, bo ona dobra, to musi wziąć. Nie, kochani, ona była dobra wczoraj, przedwczoraj, a dzisiaj może nie być dobra. Także, tak jak powiedziałem, nie ma najlepszych gum, kochani, nie ma najlepszych gum. Na każdą praktycznie można złowić rybę, a każda guma ma praktycznie swój czas i swoje miejsce. Także nie bójcie się łowić na to, co macie, nie szukajcie od razu największych nowości. Łówcie tym, co macie, a na pewno złowicie. Tylko po prostu kwestia odpowiedniego prowadzenia, dobrania, bo czasami człowiek popełnia jakiś dziwny błąd. Sam je popełniałem w ten sposób, że dawałem za duży cieszak, chciałem daleko sięgnąć, daleko rzucić. No co daleko rzucić, no to dałem większą główkę dźwigową. A to już jest znowu błąd, bo główka dźwigowa, owszem, ona daleko poleci, ale zbyt szybkie prowadzenie, zbyt szybki opad. No niestety nie reagowały, bo one reagowały akurat tego dnia na bardzo wolno prowadzoną przynętę lub bardzo swobodny opad. Dlatego, tak jak powiedziałem, no kombinujcie z prowadzeniem, z ciężarami, a szczupaki naprawdę od samego rana można znaleźć, nawet ładne szczupaki, nieraz przy samych nogach, jak mówiłem wcześniej, można je znaleźć, podchodzą pod brzeg, naprawdę ładne, ładne sztuki, przychodzą na polowanie, potem znikają, potem idą gdzieś tam swoje ścieżki, ale bardzo często już rankiem można je spotkać, naprawdę w bardzo płytkich wodach, nieraz przy samym brzegu, przy samych nogach, naprawdę ładne. Dobra, kochani. Myślę, że to byłoby na tyle. Troszeczkę powiedziałem. 1 maja się zaczyna, także pozdrawiam, kochani. Życzę wszystkim kabanów wielkich. Niech moc będzie z wami, a tych, co nad wodą, jak zwykle połamają się.